dzisiejszym odcinku. Prezentacja karnetu bojowego sezonu 4, rozdział 5. Mamy tutaj. O, już nie mogę się doczekać. Jak się prezentuje? Gwenpool. Mamy tutaj ekran wczytywania. I to niby ma być to najgorętsze lądowisko na mapie? Katany, Gwenpool. Czy tylko ja widzę te napisy? Hołdolce też bardzo lubię. Myślę, że jak każdy. Multiversum. Gwenpool. Wciśnij play i zostaw. Prawdziwy świat za sobą. Gwendance. Patrzcie, mam swój własny taniec, Fortnite. Efekty wymyśliłam sama. Graffiti. Wesolutka Gwenpool. Zostaw ślad, czyli tradycyjny opis. Katany Gwenpool. Czy tylko ja widzę te napisy? Czyli ten sam opis, który już się pojawił. Dabowanie. Gwenhrum. To pasuje w końcu ta świnka. Wyraź się na polu bitwy, czyli tradycyjny opis również. Tutaj mamy samą Gwenpool. Zagrałam w to wydarzenie z Galactusem. No to chyba jestem Avengerką, nie? O proszę, mamy tutaj dwie wersje. Masę lub bez. Jak również Syllego. Lecimy dalej. Gwendolyn Pool. No i jak? Dobrze uchwycili mój podbródek. Ikona sztandaru. Nowa ikona dla twojego sztandaru. Możesz ją przypisać w szafce. Hołdolce. Komiksowe chmury. Rastrowe chmurki? Serio? Moglibyście sypnąć kasą i zrobić ładniejsze. Podoba mi się. Mamy barwy kurtki Gwen. Pokaż swój styl. O, ja się za dużo pokazałam. Skuter Gwenhrum. Z
Skoro ja mam prawko, to Gwenhrum chyba też. Gwendolyn Pool. Zagrałam w to wydarzenie. A, to mam to sam, ten sam opis co wcześniej. Znaczenie z Galactusem. O, tutaj jest taka sama wersja LEGO. War Machine. Mamy ducha walki i amunicję. Nigdy nas nie powstrzymają. Ręczna rakieta. Uniwersalny gadżet. Stark Industries. Na paliwo rakietowe. Fajnie wygląda. Kaczum! Wojenna maszyna. Albo machina. Pokaż swój styl. Tradycyjnie. Ten sam opis. Skrzydła bojowe. Skrzydła są opcjonalne, ale wyglądają bajarancko, no nie? Wow, no chyba naprawdę bajarancko, co myślicie? MOABB. Militarno-operacyjny. Arcybombowy bagaż. Eksplozywny ekwipunek. Plecaczek taki. I War Machine mamy. As lotnictwa. Weteran wojenny i zaufany przyjaciel Tony'ego Starka. Teraz LEGO. A jaki uroczy. Iron Patriot. To nie ujdzie Dumowi na sucho. Nie tym razem. Ekran wczytywania. Albo jak to woli, Iron Patriot. Mamy również lotnie. Skrzydła są opcjonalne. A, to ten sam opis, okej. Okay. Ale wyglądają bajerącko, no nie? Tak, spójrzmy. O, tutaj się nawet nie mieszczą. Po raz kolejny, takie są długie. Ikona sztandaru. Mamy plecak. Militarno-operacyjny, tak. Arcybombowy bagaż. Eksplozywny ładunek. Wyraź się na polu bitwy. Eksplozywna ekspresja. Aż mi się to dziwnie wymówiło. Oj, lećmy dalej. Kilo. I lecimy dalej, tylko z inną kolorystyką. W
Spójrzmy, jak się prezentuje. To jest taki sam. Coś nie chce ściągnąć dla nas maski. Skór Kerin. Rywalizacja tak zacięta, że trwa nawet w innych rzeczywistościach. Atak Skór Kerina. Graffiti. Na łyżwy. Ślizgać się można nie tylko na skórce od banana. Banamantium. Banamantium, tak. Dolce. Skrzydła Skór Kerina. Własność szkoły Xaviera dla utalentowanych mutantów. I sam Skór Kerin. Szkielet nasycony banamantium z mutancką zdolnością regeneracji. Musiałam się przyjrzeć. Tutaj są inne wersje, ale coś się nie chcą pokazać. Chyba zobaczymy je w samej rozgrywce. Skór Kerin. X-Force. Wyposaż słynne pazury Skór Kerina. Oj. Nie chcemy kupować poziomu. I dostaj małpiego rozumu. Okej. Zintegrowana. Praktycznie niezniszczalna, ulubiona broń Skór Kerina. Okej. Tak to wygląda. Kawałku banana. Pazur. Wciśnij play i miej oczy szeroko obrane. Sałatka owocowa między nami owocami. Miałtów. Pluszek. Bądź blisko przyjaciół i jeszcze bliżej Nemezis. Jaki słodki. Hodolce i Skór Kerin znowu z X-Force. Innej wersji. Albo właśnie teraz widzimy obie wersje już. Ale ma minę. Banan zje nas? Czy my banana? Emma Frost. White Queen. Ochroni linię frontu. Pałdolce. Ikona sztandaru. Błyskotliwy brzeszczoty. Sztylety równie ostre co umysł.
naturalny diament. Zdecydowanie powiało chłodem. Taniec klubu Hellfire. Oczaruj wszystkich podczas gali. Emma Frost. Przebiegła, błyskotliwa telepatka o niezłomnej woli. Lego. Frost, naturalny diament. Pokłoń się jej lśniącej wysokości. Drone, White Queen, nadzoruj swoje królestwo. Proszę bardzo, jakiego dronika mamy. Wpływ Emmy. Diamentowe włókna. Modne szarfy w sam raz do szybowania. Błyskotliwe brzeszczoty. Sztylety również stracą umysł. Fałdolce i Frost, naturalny diament. Jeszcze raz, tylko w innej wersji nasza Emma. Naprawdę się błyszczy. I tutaj wersja taka sama jak poprzednio. Kapitan Jones. Dzięki, kapitanie. Bita tarcza. Tarcza i kilof kapitana Jonesa. Chroń i broń. Kilof dopasowuje się do stylu plecaka, gdy obydwa są wyposażone. Dość ciekawe, muszę przyznać. Ikona sztandaru. Kapitan Lameryka. Oto odgłos prawdziwej sprawiedliwości. Tarcza i kilof kapitana Jonesa. Tutaj również plecak dopasowuje się do stylu kilofa, gdy obydwa są wyposażone. I sam kapitan Jones. Unieś tarczę sprawiedliwości. Ludzik Lego. Dalej, kapitan Jones, maskowanie. Powiem ci, że mógłbym się przyzwyczaić do tej tarczy. Maskowanie. Chroń i broń, czyli jeszcze raz to samo.
Jones salutuje. Maskowanie. Szybująca sprawiedliwość. Widzę, że ten wzór lotni jest tutaj w Fortnite dość popularny, bo poprzednio mieliśmy podobną lotnię, tylko po prostu była ona bardziej różowa w poprzednim karnecie. Fałdolce, maskowanie, jeszcze raz. Tylko inny kolorek. Kapitan Jones, maskowanie. Ludzik Lego jest taki sam. Mysterio, staw mi czoła, jeśli się odważysz. Władca iluzji, pokaż swój styl. Magiczna sztuczka Mysterio. Stwórz złudzenie groźby nie z tego świata, z odrobiną pomocy. Nadchodząca iluzja. Iluzoryczne pióra. Lądujesz naprawdę, czy to tylko iluzja? Peleryna Mysterio. Modna iluzja. Mamy i samego Mysterio. Pomysłowy Super Łotr z manią wielkości. Wygląda dość śmiesznie, muszę przyznać. Szklana kula. Paranormalny Mysterio. Jestem władcą iluzji i nikt mnie nie powstrzyma. Zdumiony Mysterio. Wyraź się na polu bitwy. Tradycyjny opis. Plecak nie z tego świata. Modna iluzja. Ikona sztandaru. Nie z tego świata również. Oszołom wszystkich. Fałdolce i paranormalny Mysterio. Pomysłowy Super Łotr z manią wielkości. Ten sam opis. Trochę inny wygląd. Suri. Mutanci i latweriańska magia nie mogą mierzyć się z dokonaniami nauki. Arystokracja Wakandy. Panter żądko. Fałdolce. Skrzydła Suri. Zbudowane dokładnie według wytycznych projektowych Suri.
ikona sztandaru i sama Suri. Genialna księżniczka Wakandy i obecnie Czarna Pantera. Czarna Pantera, Suri. Czarna Pantera to nie tylko pseudonim, to symbol potęgi, nadziei, wakandzkiej wytrwałości w obliczu niebezpieczeństwa. Peleryna Suri, zarezerwowana dla wakandzkiej arystokracji. Pałdolce, znak pazurów Suri. Włócznia z vibranium, wakandzka broń dzierżona zwykle przez Dora. Okej. Plazmowa kula Pantery. Zastrzeżona technologia, własność monarchii wakandzkiej. Przywdziej pelerynę. Okej, Czarna Pantera, Suri. Genialna księżniczka Wakandy i obecna Czarna Pantera. Czyli mamy emotkę i oczywiście Czarną Panterę. To już by było wszystko, jeśli chodzi o główny karnet bojowy.